Hej kochani, dawno mnie nie było, spokojnie, zaczynamy nadrabiać. Wróciłam z Polski z wieloma ciekawymi rzeczami, które chciałabym wam pokazać. Oczywiście jest troszkę ubrań, jest troszkę gadżetów. Już mój kot skrobie w drzwi. Jest troszkę kosmetyków, pielęgnacji i kolorówki. Także zaczynamy, zaczniemy od ubrań. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to ten sweterek, który mam na sobie. Jest cudowny i żałuję, że kupiłam tylko jeden kolor. Dorwałam go w bereszce, długie rękawki, pod szyję. Wydaje mi się, że teraz na ten sezon jesienny, który w Anglii no już się niestety zaczął, jest idealny. I to jest też taki, mam wrażenie, troszkę świąteczny już klimat, szczególnie do tych czerwonych ust. Mam wrażenie, że no pasuje, tak wiecie, idealnie. Ogólnie bardzo mięciutki sweterek, kosztował, nie wiem, 70 zł, może 80. Dość długi, teraz wam nie pokażę, bo mam dresy na sobie. Także jeden z lepszych zakupów, jakie zrobiłam. I wydaje mi się, że jak skończę nagrywać ten film, wejdę sobie na sklep online. Mam nadzieję, że jest taki i że można w nim robić zakupy. I kupię sobie jeszcze jakieś inne odcienie. Gruby też dawno nie nagrywał, prawda? O, co widzisz? W bereszce kupiłam jeszcze świetne spodnie, nie będę wam ich pokazywać na przybitkach, na ubraniach, na mnie. Po prostu mi się, kochani, nie chce, ale mogę wam je naprawdę polecić. Rozmiar 32. Bardzo podoba mi się to, że nie wiem, czy we wszystkich sklepach już tak jest, ale na Metkach jest każdy rozmiar jakby z każdego kraju podany. Ja się bardzo przyzwyczaiłam do tych angielskich rozmiarów, czyli no 4, 6, 8 i tak dalej. Ja zazwyczaj jestem pomiędzy 4, 6, zależy, czasami 8, zależy, czy sweterek, czy spodnie. No i spodnie zazwyczaj to są 4 albo 6. I te spodnie są tutaj takie ściągane, szare, zamykane na taki klips, to nie jest klips, taką, wiecie, taki guziczek wciskany. Tutaj mają kieszenie, one są do kostek, na dole też mają ściągacze. Ogólnie, o, może tak wam pokażę. Nosiłam je w Polsce już kilka razy, no prezentują się świetnie. Z tyłu nie mają żadnych kieszeni, ale na pupie też układają się bardzo ładnie. No naprawdę świetne spodnie, miałam je ostatnio w pracy i dostałam już komplementy. Aha, i tutaj jeszcze na nogawkach na dole mamy zameczki, świetne spodnie. W bereszce kupiłam też nerkę i wiecie co, ja nerkę gdzieś jakąś z jakiegoś sklepu miałam, ale ona była taka bardziej sportowa i moja Gosia ją zobaczyła i stwierdziła, biorę, ja mówię, dobra, jak ty bierzesz, to ja też biorę. I niestety wróciłam z nią, już miałam ją na lotnisku, jak wracaliśmy do Anglii i niestety, nie wiem jak to się stało, ale mam tutaj coś, tak jakby cztery pazurki wbite, nie mam pojęcia jak to się stało, wydaje mi się, że na lotnisku gdzieś przy ściąganiu, nie wiem, może klucze na to rzuciłam, czy no wiecie co, nie mam pojęcia jak to się stało, ale dopiero zobaczyłam w samolocie, że no niestety już jest popsuta, szkoda. Wiecie co, no wiadomo, jest troszkę uszkodzona, ale będę ją jeszcze nosić następnym razem w Polsce, będę w październiku, tak. Już w październiku planujemy lecieć do Polski i wydaje mi się, że jak będą podobne, to kupię sobie jeszcze jedną. Nerka to jest naprawdę bardzo wygodna sprawa, jeśli chodzi o podróżowanie i ogólnie jeśli chodzi o zwiedzanie i tak dalej. Jeśli jeszcze nie macie nerki, polecam wam kupić. Już wam tłumaczę dlaczego. Teraz lecieliśmy, my zawsze kupujemy, no przez jakiś, od jakiegoś czasu już duże bagaże na lotnisku. Zdajecie duży bagaż i macie spokój, nie musicie się, wiecie, nosić po tym całym lotnisku z tą torbą 10-kilową, męczyć się, żeby wepchać ją do luku, więc nadajemy bagaż. I albo mam taką malutką torebeczkę ze sobą, gdzie mam telefon, słuchawki, wiadomo, portfel z dokumentami i jakieś tam cukierki czy błyszczyk. No ale ta torebka też czasami wkurza, bądźmy szczerzy. No i tutaj, no wiadomo, że trzeba mieć też przy sobie pieniądze, prawda? Nerkę macie przy sobie, ręce macie wolne i wiecie, jeszcze przed samolotem wiecie, wiecie. Zawsze kupuje się jakieś przekąski, na pewno jakieś picie na drogę i taka nerka jest wystarczająca właśnie na telefon, dokumenty i co tam potrzebujecie włożyć. Także wiecie, no co ja mam z tym, wiecie, dzisiaj? To jest po prostu takie bardzo przydatne i nie wiem, czy ktoś przekonał się już do nerek, ja kiedyś byłam bardzo przeciwna i teraz widziałam jakiś czas temu, że Jeffree Star wypuścił też nerki i chciałabym taką, chciałabym. Dwie ostatnie rzeczy, jeśli chodzi o ubrania, to już jest z Stradivarius, tak, Stradivarius. Kupiłam taką zwykłą białą bluzeczkę, taki rękawek, powiedziałabym 3/4 zakończony falbanką, na końcu też jest falbanka, to jest taki materiał w paseczki, taki bardzo zwiewny, zresztą widzicie jaka jest ona wygnieciona i tutaj mam jeszcze metkę, rozmiar S, 40
złoty. Stwierdziłam, że będzie pasować do tych szarych spodni i do tych, które pokażę Wam teraz. Oczywiście to też jest Stradivarius rozmiar. Tutaj mam rozmiar 34. Aha, szóstka angielska. To właśnie zależy od rozmiaru, ile mnie od rozmiaru, od materiału chciałam powiedzieć. 80 zł. Bardzo podobny, w sumie taki sam odcień spodni, które kupiłam ostatnio będąc w Polsce. Również kieszenie po bokach, one są takie krótsze, do kostki, z tyłu już mamy kieszenie, leżą bardzo ładnie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu uwielbiam bereszkę, uwielbiam Stradivariusa, świetne, świetne ubrania, naprawdę. I żeby nie zapomnieć, chciałabym Wam pokazać kubki, które zamówiłam do Polski będąc jeszcze w Anglii i normalnie rzęsa mnie kuje, ale te rzęsy z Primarka nie są najwygodniejsze. Zamówiłam je, tutaj mamy oczywiście Homla. Postaram się Wam wszystko podlinkować pod spodem. Ogólnie Homla to jest świetny sklep. Żałuję, że nie mam okazji. Ten sklep jest chyba w Warszawie. Jeśli... Kłaczki grubego. Jeśli się mylę, to bardzo przepraszam. Takie piękne kubeczki z napisem Lazy Days. Po prostu cudownie. Zauważyłam je na relacji u kogoś. Obserwuję dużo przepięknych profili, cudowne zdjęcia i ktoś właśnie dodał te kubeczki i napisał, że świetne do zdjęć. A ja sobie pomyślałam, no świetne do kawy. No oczywiście kawę trzeba pić z ładnego kubka. Pychotka, nie macie pojęcia, jak tęskniłam za moim ekspresem do kawy. I jeszcze jeden świetny kubek. Wyobrażacie sobie, w ogóle dziękuję. Jedna z Was na Instagramie napisała mi, że w Pepco są świetne kubki, ale już kupiłam te trzy i stwierdziłam, nie przesadzaj, ostatnio tyle wyrzuciłaś, po co Ci tyle kubków. Ale jak zobaczyłam ten kubek w Biedronce, na razie pokażę Wam tę stronę, to są takie stare kubki, to jest chyba metal. W sumie może nie metal, ale bardzo tak inspirowany tymi starymi kubkami, które się zabierało kiedyś na jakieś kempingi i tak dalej. Czerwona rączka, odwracamy. I napis kawa ratunkowa. Świetny kubek, kosztował chyba 8 zł, także polecam Wam, wydaje mi się, że w Biedronce jeszcze będą. Oczywiście było dużo różnych wzorów, jeśli byłby taki jeszcze jeden, to bym wzięła, ale niestety nie było. Tam w ogóle te inne wzory były takie dość dziwne, niby miały być chwytliwe, ale dla mnie to było takie niezbyt fajne. I kochani, teraz możemy przejść do kosmetyków. Wiele rzeczy, które chciałam kupić, nie było. Zamawiałam je wtedy przez internet, ale wiecie jak to jest. Ja po to idę do drogerii, że chciałabym zobaczyć testery, zobaczyć kolory, odcienie, jak to wygląda na żywo. No i niestety, opowiem Wam jeszcze jedną rzecz, jeśli nie zapomnę, ale jeszcze będąc w Anglii zrobiłam zamówienie i zamówiłam sobie ten żel Holika Holika. W ogóle takie dziwne, to jest Holika Holika. To jest żel aloesowy i teoretycznie no jest żel wielofunkcyjny. Ja się tak zastanawiałam, czy to dla mnie nie będzie zbyt podrażniające. Moja Gosia go też zamówiła już jakiś czas temu i ona mówi, że on jest tak naprawdę do wszystkiego. Możesz go nakładać na twarz, możesz go nim smarować usta. Ja usta nawet kilka razy nim smarowałam, bo ogólnie przez całe wakacje w Polsce walczyłam z opryszką, moja Gosia również. Niestety zużyłam 2 opakowania tabletek i 2 opakowania plasterków i niestety jeszcze jakieś ślady opryszki na ustach mam. Także nałożyłam go sobie na usta, ale już w Anglii, bo ja go w Polsce jeszcze nie otwierałam. No i po mojej wieczornej pielęgnacji stwierdziłam, a nałożę go sobie na twarz, ponieważ przedwczoraj byłam w TK Maxie i kupiłam sobie takie urządzonko do masażu. Wiecie pewnie, co to jest i stwierdziłam, że chciałabym się tak tym pobawić. W ogóle nie macie pojęcia, jakie to jest milutkie. Nawet robiłam masaż twarzy mojemu Krystianowi tym przedwczoraj i wczoraj już leżymy i mówi, weź mi pomasuj jeszcze twarz tym, tak, to jest bardzo przyjemne. No i stwierdziłam, że nałożę sobie ten żel i tak troszeczkę pomasuję twarz i uczucie było naprawdę bardzo fajne, ogólnie skóra wydawała się taka mięciutka, ale wyobraźcie sobie, że na drugi dzień się budzę i na twarzy mam nieszczęście niesamowite, jeszcze dawno albo nawet nigdy nie miałam aż czegoś takiego, takiej reakcji na jakiś produkt i wydaje mi się, że to właśnie ten żel, no bo nic innego nowego nie używałam. Tutaj wokół czoła, wokół brwi mnóstwo pryszczy, powychodziły mi niby takie pryszcze, aż takie bialutkie, małe. Tutaj i tutaj ta czerwona plama prześwituje, miałam takiego pryszcza guza w sumie podskórnego, no i miałam to też na ustach. Na usta też nakładałam ten żel.
No i tutaj cała broda była wysypana, także wydaje mi się, że niestety aż się boję, wiecie co, użyć go drugi raz. Uczucie było naprawdę bardzo przyjemne na twarzy, ale żebym kolejny raz miała się, wiecie, bawić z tymi niedoskonałościami na twarzy, no wiadomo, nikt tego nie chce. I pokażę wam jeszcze raz tę glinkę z L'Oreala, która mnie za każdym razem ratuje. To jest ta glinka. I jeśli czuję, że wychodzi mi coś na skórze, widzę już jakąś plamkę, albo tak jak tutaj miałam po nosa, że czułam pod skórą takiego guza dużego, biorę troszkę tej glinki. To jest ogólnie taka maska, którą trzeba nałożyć na 15 minut i zmyć. Ja kiedyś na to wpadłam, mówiłam wam, że to jest magiczna maska. Nakładam ją na te miejsca, gdzie czuję, że mam pryszcze, i zostawiam ją na noc. Rano zmywam i te pryszcze dalej są, ale już się nie powiększają. W tym wypadku ten pryszcz i tutaj te po prostu tak jakby się cofnęły, zniknęły. Było widoczne zaczerwienienie na skórze, ale tej takiej wypukłości na skórze już nie było. I chyba za bardzo się rozgaduję, ale jeśli macie też takie problemy, no albo tak jak ja, testujecie dużo kosmetyków, no i tak się czasem zdarza, że coś was uczuli, wysypie, no to wydaje mi się, że to jest taka, wiecie, no taki ratunek, naprawdę ratunek. I ja mam to już bardzo długo. Tutaj troszkę zostało na dnie i no niestety trzeba kupić nowe, bo wiem, że to już leży za długo, ale nałożyłam, mówię, jeśli bardziej mnie uczuli, no to trudno, ale na szczęście podziałało dobrze, świetny produkt, warto wydać te kilka funtów, żeby go po prostu mieć. Okej, kochani, chyba zaczniemy od kolorówki. Dzisiaj mam troszkę tych kosmetyków na twarzy, bo nagrywałam ten makijaż z tymi produktami. I tak, pod oczami mam puder z Hean, ten rozświetlający, który polecała bodajże Maxineczka. Jakie są moje opinie na temat tego pudru? Powiem wam, że nie takie same jak miała Maxi. Będą niedługo w filmie. Na twarzy również mam ten podkład z Eveline. Ja jakoś tak wiele razy się na niego patrzyłam i wiecie co, i stwierdziłam, dobra, w końcu biorę po takim czasie, on już jest tyle dostępny. W Biedronce jest nowa seria tych kosmetyków Mystering Forest? Forest coś tam, tak? Już nie pamiętam co dokładnie, ale na Instagramie mają takie ładne tło, zrobili z paprotkami i te opakowania wyglądają naprawdę pięknie. I tak w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego kupiłam ten tusz, bo on wygląda naprawdę bardzo ładnie, te paprotki do mnie przemawiają. Ogólnie wiecie, że ja bardzo lubię paprotki, nie wiem czy wam mówiłam, po prostu uwielbiam paprotki. Zresztą dlatego mam jeden liść wytatuowany na łydce. Mam tutaj żel do brwi z Golden Rose w odcieniu 01. Mam go dzisiaj na brwiach, bardzo moich brwi nie barwi, bo ja mam brwi troszkę ciemniejsze, ale całkiem fajnie trzyma. No i to będzie chyba mój hicior, korektor z Hean, Camouflage Concealer Pro Contour. Więcej naprawdę będzie w nadchodzącym filmie. No i oczywiście na twarzy znalazł się też bronzer, Butter Bronzer. Chciałam go, ojejuś, od zawsze, odkąd się tylko pojawił, odkąd został wychwalany na YouTubie, chciałam i nigdzie nie mogłam go dostać. Mogłam jedynie go zamówić na Amazonie albo na jakichś stronach ze Stanów, ale później trzeba płacić dużo za wysyłkę, więc nie. Kochani, w końcu skusiłam się też na trio z Golden Rose. Przepiękne trio i wiecie, tak patrzyłam na te paletki w internecie, tak mówię, nie potrzebuję, aż mi obraz pociemniał, ale na poprzednim urlopie w Polsce moja koleżanka, pozdrawiam Sojkę, miała ten rozświetlacz na twarzy. Jak ja go zobaczyłam u niej, to ja stwierdziłam, że ja muszę go mieć. I ten rozświetlacz jest przepiękny. Mam wrażenie, że u niej wyglądał ładnie. Może to kwestia techniki, może ona nakładała go jakoś inaczej, ale jejuś, jej policzki wtedy wyglądały przepięknie. No nie zapomnę tego. Z tych rzeczy tutaj, co miałam wyłożone, to chyba na tyle. Kupiłam też puder z Ekocery, który mam aktualnie dzisiaj na twarzy. Większość tych kosmetyków kupiłam z waszego polecenia. Dostałam tyle wiadomości na Instagramie, że wiecie co, ja bym musiała wydać 10 tysięcy na kosmetyki co najmniej, a wydałam tak stanowczo za dużo na kosmetyki. Kupiłam też 3 odcienie tych pomadek płynnych z Maybelline Superstay Matte Ink. Jeśli ktoś jeszcze ich nie zna, to są najbardziej trwałe pomadki, jakie możecie znaleźć na rynku, mam wrażenie. Świetne, na ustach są bardzo komfortowe. No niektórym nie odpowiada na przykład to klejenie się, jeśli ściśniecie usta, no to widać, że one się zlepiają odrobinę, ale to nie znaczy, te szminki nie transferują, nie łączą się ze sobą, żeby się poodklejały. Są naprawdę bardzo komfortowe na ustach i moim zdaniem to będą świetne pomadki na jakieś większe okazje, na przykład nawet na ślub.
Tak, i wydaje mi się, że jeden z tych odcieni będzie kiedyś moim ślubniakiem. Może już nawet niedługo, tylko tyle wam powiem. I wydaje mi się, że będzie to albo lojalist, albo poet. Teraz mam na ustach odcień pioner. Pioner, tak. Przepiękne odcienie. Tutaj jest pioner, tutaj jest poet. Lojalist już wam wiele razy pokazywałam, dlatego nie chciałabym go teraz otwierać. Naprawdę świetne pomadki i na Ezebra kosztowały około 20 zł, 15, 16 albo 20, dokładnie nie pamiętam. No i teraz, kochani, czas zacząć wyciągać wszystko z tego kartonika. Tak, włożyłam wszystkie kosmetyki w kartonik, zamiast je, tak wiecie, pakować, każdy osobno wkładać do walizki. Ten kartonik spokojnie mi się zmieścił do jednej połówki w walizce. I mam tak, 1, 2, 3, 4, 5 oddałam przedwczoraj Monice, żeby sobie spróbowała. Pudry z Vibo i uznacie mnie za szaloną. Może jest to troszkę szaleństwo, ale nie znalazłam, szkoda, że porysowane. Nie znalazłam żadnej informacji, żeby te pudry zostały wprowadzone na stałe. Wręcz jakiś czas temu widziałam, że to jest edycja limitowana. Mam nadzieję, że nie. Tak czy siak, mam 4 na zapas. Świetne pudry, naprawdę je uwielbiam. I tylko jeden kupiłam w Rossmanie, pozostałe 4 zrobiłam zamówienie przez aplikację Rossman i w ogóle to jest bardzo dziwne, bo odkąd przyleciałam do Polski, sprawdzałam na aplikacji Rossman, czy te pudry są dostępne. Sprawdziłam, były dostępne w mojej drogerii, oczywiście można podać lokalizację, w mojej drogerii były dostępne, ale stacjonarnie w mojej drogerii nie były dostępne, więc ja tego naprawdę nie rozumiem. I wyobraźcie sobie, że zrobiłam to zamówienie, mogłam kupić tylko 4 sztuki, niestety. Więcej były niedostępne, nie wiem dlaczego. I zrobiłam to zamówienie. Jeśli ktoś będzie chciał robić zamówienia, jeśli nigdy nie robił, to posłuchajcie mnie uważnie. Zrobiłam zamówienie i dosłownie godzinę później, jak zapłaciłam, te pudry były dostępne już do odbioru. Podałam maila, podałam numer telefonu Polski, tylko można podać. Niestety ja podałam swojej mamy. No i dostała moja mama SMS-a, ja dostałam maila. No i oczywiście w aplikacji możecie status zamówienia sprawdzać. Dostałam tego SMS-a już po godzinie, że paczka jest do odebrania. I jakim cudem, jak jeszcze tego samego dnia byłam w Rossmanie, tych pudrów nie było, a godzinę po zamówieniu one już były. Także mi się wydaje, że one leżą na magazynach, ale po prostu nikomu się nie chce ich wyłożyć. Takie są moje odczucia i pamiętajcie, najważniejsza sprawa, że jeśli robicie zamówienie przez aplikację, nie podajecie numeru przy odbiorze, tak, musicie podać numer, który dostajecie w SMS-ie 6-cyfrowy. Nie ten, który macie chyba 8- czy 10-cyfrowy w aplikacji, tylko ten przez SMS-a, bo ja pojechałam bez niego i musiałam dzwonić do mojej siostry, żeby ta szła do mojej mamy, żeby ta odczytała SMS-a i podała mi numer. Także 4 pudry, jestem mega zadowolona. Jestem ciekawa, jak sprawdzą się Monice. Jeszcze jeden oddam mojej gości, bo ona stwierdziła, że go nie chce, bo ona ma jeszcze RCMA, który kiedyś jej kupiłam, ale to jest rewelacja. Pewnie wszyscy to już wiedzą. Kochani, zapomniałam wam wspomnieć, że to będzie bardzo długi film i potrzebujecie kawy. Ten kubek wygląda na taki bardzo geometryczny, ale uwierzcie, że bardzo wygodnie się z niego pije. Kolejna gąbeczka z Vibo. I moja siostra cały czas, moja Gosia, cały czas używała tej gąbeczki ze sklepu Conmison z AliExpress. Ja uwielbiam te gąbeczki, ale odkąd przetestowałam gąbeczkę z Vibo, to po prostu się od niej odkleić nie mogę. Poprzednią, już wam mówię, kiedyś wam mówiłam, ile jej używałam i chyba nawet ją wyrzuciłam i wam mówiłam, ale jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, pierwszą gąbeczkę z Vibo, jaką miałam okazję używać, kupiłam w Polsce w marcu, połowa marca, zapamiętajmy, cały kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Pół sierpnia? Nie, pół lipca. 5 miesięcy, pół i pół. 5 miesięcy używałam jednej gąbeczki. I dopiero tę nową, która jest po dzisiejszym makijażu brudna, wyjęłam lecąc teraz do Polski. Także kupiłam jedną na zapas i jedną od razu w sklepie kupiłam i dałam mojej Gosi. Nie wiem, masz, zacznij używać tej, a ten z AliExpress wywali już do kosza. I moja Gosia tak... No na razie chyba jej się nie spodobała, ale mi się wydaje, że to po prostu było przyzwyczajenie, że tamta gąbeczka z AliExpress już była dość wyrobiona, jeszcze bardziej mięciutka. Także kochani, następny produkt, podkład z Golden Rose, który bardzo chciałam już od jakiegoś czasu przetestować. I tutaj w Anglii mamy kosmetyki Golden Rose dostępne w Matalanie, ale tego podkładu u nas nie widziałam, przynajmniej w tym Matalanie, w którym ja byłam. Także już się nie mogę doczekać, ale to jest raczej odcień zimowy, nie wiedziałam, że aż tak się opaliłam. Rzecz, którą chciałabym bardzo przetestować i to jest chyba nowość z Kobo,
I przetestujemy sobie to w następnym filmie. Sunny Splendor Bronzing Powder numerek 2. Były trzy odcienie i tak w zasadzie nie wiedziałam, który chciałam wziąć. Pierwszy był odrobinę jaśniejszy, ale bardziej rozświetlający. I pachnie cudownie, ale rzecz, którą musicie zobaczyć, to ten tłoczony wzorek. Przepiękny. Ja po prostu wiem, że to będzie cudo, bo kosmetyki Kobo mnie jeszcze nie zawiodły. Kupiłam sobie też na zapas podkład Catrice numerek 010. Kochani, zamówiłam sobie też kilka pędzelków z Hulu. Ten pędzelek malutki dostałam na urodziny od Oli. Kochana, pozdrawiam cię, zaraziłaś mnie miłością do Hulu. I słyszę, że mój krysan wrócił z zakupów. I to jest numerek... Czemu nie ma numerka? O, jest. Numerek P46. To jest taka malutka kuleczka, która służy w sumie do precyzyjnego blendowania. Jeśli lubicie bardzo nisko blendować cienie na dolnej powiece, to ten pędzelek Wam się sprawdzi. Mam też P42 i mam też P68. Wszystkie takie, nie wiem, czy to będzie widać, nie chciałabym jeszcze ich wyciągać. Nie wiem, czy to widzicie, nie chciałabym ich wyciągać, ale to są takie wszystkie pędzelki do blendowania. Kupiłam też z Kobo żel do brwi w odcieniu Taupe 1. Wszystkie z tych odcieni mam wrażenie, że były i za ciemne, i za ciepłe. Ten jedyny wydawał się być najchłodniejszy, ale również mam wrażenie, że chyba był z nich najciemniejszy. Także tego jeszcze nie otwieram, przetestujemy sobie to w nadchodzącym filmie. No i oczywiście robiąc zamówienie na Cocolita skusiłam się na ten korektor. Wzięłam sobie numerek 322 i wydaje mi się, że ten odcień testowała u siebie Agnieszka na kanale Dim. No i stwierdziłam, ona jest takim blendiochem, więc wydaje mi się, że ten odcień będzie też odpowiedni dla mnie. I tak, jak widzicie, to jest ten korektor z L'Oreala, który mam wrażenie, że chwalą wszyscy. Ja go jeszcze nie testowałam. On jest u nas dostępny, oczywiście, że jest, ale u nas, nie wiem, no mam wrażenie, że kosmetyki w Polsce są odrobinę tańsze, bo ten korektor chyba w Superdrugu albo w Butcie na pewno kosztuje z 10 funtów, a ja go kupiłam na jakiejś promocji. Kupiłam też kredkę z Vibo. I byłam, już nawet nie wiem ile razy byłam w Rossmanach, ze trzy lub cztery razy u mnie, jeśli nie więcej. I byłam też dwa razy w Zielonej Górze i wszędzie pustki. I tam dostałam jedną kredkę i u mnie dostałam jedną kredkę z Vibo w odcieniu Dark Brown. Moja ulubiona kredka do brwi na ten moment. Kupiłam też z Vibo tuż do rzęs Burlesque. Ponoć bardzo dobry. Ten złoty, jak nazywał się ten poprzedni? Volume Drama, tak? Tak średnio mi podpadł z Vibo, muszę być szczera. No i kochani, mam też paletkę do konturowania z Hean. I wzięłam sobie odcień 02 Sunny, ale jak się tak patrzę na ten rozświetlacz, to może być dla mnie za ciemny, ale bardziej chyba jestem nastawiona na ten bronzer i wydaje mi się, w sumie nawet nie wiem, czy był inny odcień, nie pamiętam, wiecie co? Na pewno przetestujemy to sobie razem. Mam też jeszcze troszkę pielęgnacji. Miałam też jeszcze jeden błyszczyk z Belle, który mam gdzieś w torebce, już nie będę po niego lecieć. Mam pomadkę matową z Lovely Nude Mood Creamy Lipstick w odcieniu 3. I to jest bardzo ładny, taki różowy nudziak. Już ją nakładałam, ona nie zastyga, tutaj macie swatcha, ona nie zastyga, ale wygląda bardzo ładnie na ustach. Kupiłam też po raz pierwszy, jaka ze mnie youtuberka, że ja wcześniej nie miałam tego olejku, prawda? Olejek z Isany, tylko i wyłącznie z myślą o myciu gąbeczek. I kupiłam też olejek do oczyszczania twarzy z Nakomi. Jeszcze nigdy nie miałam żadnych produktów z Nakomi, jeśli macie coś do polecenia z pielęgnacji, to dajcie znać. I wow, jestem podekscytowana, bo ja kiedyś używałam takiego świetnego olejku do demakijażu z L'Oreala. Ten też jest do demakijażu, więc mam nadzieję, że będzie dla mnie w sam raz. Przechodzimy do następnej torebki. Tutaj mamy cukiereczkę oczywiście. Jeszcze trochę tu rzeczy zostało i mi się rozwalił rozjaśniacz do włosów. I wiecie co? Ja go kupiłam tak jakoś szybko i tylko on był i on niestety jest dla mnie za słaby. Nie wiem, czy teraz jesteście w to nie jesteście chyba w stanie tego zobaczyć, ale robiłam w Polsce włosy i odrosty wyszły mi zbyt żółte. To jest 4-5 tonów, ja zawsze używam tego mocniejszego, no ale go... zużyję, chociaż przyznam się Wam szczerze, że już myślałam, żeby iść do fryzjera i ogarnąć sobie włosy, ale nie wiem, czego bym chciała. Mam też coś takiego ciekawego i dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobiła test na kanale.
ale to na następne wolne, że mogła sobie ewentualnie pierwszego dnia zrobić, żeby sobie krzywdę z włosów później zmyć, jeśli coś wyjdzie nie tak. To jest taki spray koloryzujący ze Schwarzkopf'a, taki srebrny odcień, w sumie baby blue. Zobaczymy, mam dwa opakowania, jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, także dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć. I rzecz, którą kupiłam z polecenia Moniki. Monia kupiła sobie albo szampon, albo żel. Już nie pamiętam, ale chyba żel. I mówiła, że jest bardzo wydajny, świetnie się pieni. I to jest żel z Bibio, marka, którą stworzyła Ewa Chodakowska. Nie wiem, czy to jest jej marka, czy ona z kimś współpracuje. Kiedyś oglądałam jej film, jak o tym opowiadała, że to są same naturalne kosmetyki. To jest żel pod prysznic naturalny, bambus i trawa cytrynowa, także kochani, dam wam znać, jak on się będzie sprawdzał. Ciężka buteleczka, no najtańszy nie był, ale w sumie jeśli żel ma być wydajny, no jeśli jest wydajny, no to oczywiście się opłaca. I mam tutaj jeszcze też te dwa produkty z Belle, z tego, z tej serii nowej. I mam tutaj Moonrise Loose Powder i mam też tutaj Moonlight Concealer. I wydaje mi się, że to sobie razem złączymy, bo skoro to są kosmetyki z tej samej serii, to powinny fajnie ze sobą współpracować. Także to razem przetestujemy w następnym filmie. Kochani, byłam też w Pepco i kupiłam, nie wiem po co, rolki do ubrań. To znaczy ja wiem po co, bo miałam nawet ze sobą czarną koszulkę. My w Polsce też mamy kotkę, która teraz ma swojego cudownego, malutkiego koteczka. O Jezus, jest cudowny, już za nim tęsknię. No i wzięłam to z myślą, żeby się czyścić. Oczywiście były w Polsce takie upały, że czarnego na sobie ani razu nie miałam. Kupiłam taką gąbeczkę jeszcze do oczyszczania twarzy. Kiedyś miałam coś podobnego, mam nadzieję, że będzie dobra. Chociaż wiecie, ja zazwyczaj zmywam twarz już pod prysznicem. Przestałam używać płynu dwufazowego, tylko myję twarz mydełkiem. Później oczyszczam ją dokładnie żelem, a na koniec co jakiś czas robię jeszcze peeling. I kochani, jesteśmy już na samym końcu. Była jakaś promocja 2+2, tak? Dokładnie nie wiedziałam, o co chodzi, ale się patrzę 2+2, a dobra, niech będzie. I kupiłam, co ja kupiłam do pielęgnacji? Czemu ja mam 3, a gdzie jest czwarty? Miałam 4, ale nie wiem gdzie mam. I tak o, kochani, mam dwie maski do włosów z Herbal Essence. I to jest jedna maska Organ Oil of Maroko, i jedna Coconut Milk. I takie dwie maseczki do włosów. Dajcie znać, czy używaliście, czy są warte swojej ceny. Stwierdziłam, no jest bardzo gęsta. Mam nadzieję, że moje włosy troszkę odżyją, bo jak widzicie, niestety popękały mi włosy, ścięłam je po to, żeby, wiecie, sobie troszkę odżyły, a niestety idzie, mam wrażenie, w drugą stronę. No i tutaj jest z firmy Pharmona Herbs Lamellarna, nie wiem co to znaczy naprawdę, maska do włosów, olej konopny. I dlaczego wzięłam tak? Bo to olej konopny i mnie po prostu skusiło, ale maska wygląda bardzo ładnie i mam nadzieję, że jak ładnie wygląda, tak będzie też dobrze działać dla moich włosów. I to jest maska do bardzo suchych włosów. Wcześniej żadnych odżywek, masek, szamponów, płynów w Polsce nawet nie kupowałam, no bo kochani, to troszkę waży. Aparat mi się wyłączył niestety. Ogólnie kochani, moja walizka ważyła 12 kg. Mam bagaż zawsze 20 kg, więc stwierdziłam, a coś sobie dopakuję w Polsce. No i uwierzcie, że to wszystko, co sobie kupiłam, ważyło tyle, że moja walizka na sam koniec ważyła 19,7. Tak, 19,7, czyli na styk udało się. A kochani, i prawie zapomniałam, co wam chciałam wspomnieć odnośnie drogerii Hebe. Pozdrawiam obsługę w Zielonej Górze w drogerii Hebe. Powiem wam tak, bardzo nie podobało mi się zachowanie dwóch dziewczyn, które tam służyły, nie wiem, za osoby do pomocy. Nie wiem, czy w każdej drogerii tak jest, ale podejrzewam, że w Hebe tak. One chodzą i po prostu pytają się, czy mogą ci pomóc. I ogólnie się zdyszałam, bo biegłam na schody, bo już skończyłam nagrywać i sobie przypomniałam, dlatego to dogrywam. Wchodzę do sklepu i od razu mogę w sumie powiedzieć, podchodzi do mnie pani i w czym mogę pomóc? Ja mówię, nie, no ja przyszłam się rozejrzeć, sama sobie poradzę, bo wiem, czego szukam. I ta pani, w sumie młoda dziewczyna odchodzi, idzie do tej drugiej i od razu zaczynają się za plecami śmiać. Bardzo nieprofesjonalne zachowanie i wydaje mi się, że ekspedientki, nie wiem w sumie jak nazwać te dziewczyny, powinny dać klientom troszkę czasu do namysłu. Ludzie nie oczekują tego, że wejdą do sklepu i od razu ktoś na nich naskoczy i się zapyta, w czym mogę pomóc. Nie,
Tego po prostu raczej nie należy robić. Jeśli obsługa w sklepie widzi, że ktoś chodzi zmieszany, czegoś szuka przez dłuższy czas i nie może znaleźć, no to wtedy wiadomo, że ktoś może służyć pomocą, ale żeby tak od razu w pierwszych sekundach podchodzić do kogoś i się o to pytać, no może to był dobry zamiar, ale raczej moim zdaniem tak nie powinno być. A już na pewno nie powinny mieć miejsca takie sytuacje, że pani od ciebie odchodzi i zaczyna się od razu śmiać za twoimi plecami. Bardzo, bardzo nieładnie. Później słyszałam, jak ta dziewczyna podeszła do następnej klientki i również od niej odeszła i zaczęła się śmiać. I później tam usłyszałam ich jakąś rozmowę i z tego wywnioskowałam, że ta dziewczyna po prostu się uczyła, jedna uczyła drugą. Ale to, żeby później klienci czuli się przez takie zachowanie głupio, to też moim zdaniem nie fajnie, nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo dla mnie to naprawdę takie troszkę, nie wiem, brak szacunku do klientów. A w Rossmanie standardowo pan za nami chodził, jak zwykle, jakbyśmy miały do torebki kłaść kosmetyki. Dobra kochani, przechodzimy dalej, bo tylko kto chciał dla was dograć. Dobra kochani, na dzisiaj ode mnie to tyle. Dajcie znać, czy zobaczyliście tutaj kosmetyki, które lubicie i może co najbardziej chcielibyście zobaczyć, żebym przetestowała, albo... No, po prostu dajcie znać, co chcecie zobaczyć. Jeszcze na sam koniec, w sumie powinnam zrobić to na początku, chciałabym przywitać wszystkie nowe osoby na moim kanale. Kochani, naprawdę jest mi niesamowicie miło, że tu jesteście. Wyjeżdżając do Polski, śledziłam, co się dzieje na moim kanale i po prostu byłam w szoku, jak szybko was tutaj przybywa. I to jest zasługa jednego filmu, który nagrałam rok temu, Warkoczyki w 5 minut, który ma teraz tyle wyświetleń, że po prostu jestem w szoku. No i niestety w komentarzach prawie same hejty, ale ja rozumiem, nie wszyscy muszą lubić to samo. Czak czy siak, witam wszystkie nowe osoby i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. A jeśli jesteście tu nowi i jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to oczywiście was do tego zachęcam. Było mi naprawdę bardzo miło dzisiaj tutaj usiąść, do was pogadać. Wiecie, że kosmetyki to jest to, co uwielbiam i naprawdę działa to na mnie odprężająco. Także kochani, mam nadzieję, że wy też ze mną spędziliście dzisiaj miło czas. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!